początek nowego tygodnia i wracamy do Battle Brothers, gdzie ostatnio, tak, dość brutalna walka z elitarnymi nomadami. Straciliśmy dwóch ludzi, niestety. I jedziemy dalej, tak, czyli eskortujemy karawanę do Dorntal, ta misja prawie wykonana. I w wielkim mieście Rotstadt sprzedamy towary. Naszą obecną ambicją jest posiadanie 10 tysięcy koron, tak więc miejmy nadzieję, że to nastąpi. I szukamy też nowych rekrutów, tak, bo dwa miejsca się zwolniły, ale ja zostawię jedno wolne miejsce, bo ja sobie troszkę pograłem poza anteną, tak żeby, tak, coś tam poeksperymentować. I wyskoczył mi ciekawy event, w którym przyłączyła się ciekawa postać. To jest event, który się pojawia chyba tylko w czasie tego kryzysu, jakim jest wojna możnych. Dlatego też zostawimy jedno wolne miejsce i być może ten event ponownie wskoczy, być może nie. Tego nie wiem. Dobra, ale złowroga pralka, Muladi, awansował na kolejny poziom, czyli dajemy mu mistrzostwo łuku, dzięki temu generują ataki łukami mniej zmęczenia i zasięg plus 1. Czyli to ma oczywiście sens, dajmy mu atak dystansowy, bardzo dobry się robi. Poza tym dajmy mu obronę dystansową i chyba maksymalne zmęczenie. Dobra. O, grupa bandytów. Tylko 9, ale... kilku liderów. Ciekawe, czy byśmy to pokonali. Ciekawe, czy to byłoby warte ryzyka, żeby to zaatakować. Jakieś dobre pancerze można by zdobyć, podejrzewam. A, czy ktoś jest ranny, zobaczmy też. A dobra, misja wykonana, 935 koron i sporo doświadczenia. Kończymy także trening, który był w czasie obozu, tak więc inni nasi towarzysze także powinni mieć kolejne poziomy. Antek, dzięki za przedłużenie suba. O kurde, 6 miesięcy z góry, to już 8 miesięcy, wielkie dzięki, mam nadzieję, że nie rozczaruję. Okej, tak, czyli mamy historiofil, złodziej ma kolejny poziom. Czyli jego budujemy w nożownika, który będzie polegał bardziej na unikach niż na pancerzu. Oczywiście ciężko jest wyhodować, że tak powiem, taką postać, żeby przeżyła wystarczająco długo. Okej, teraz dobre pytanie, czy... Które to było? Czy dać mu Relentless, czy specjalizację w nożu? Czyli Relentless powoduje, że jego inicjatywa nie spada aż tak mocno w wyniku zmęczenia. Co pomoże... Tak, unik będzie skuteczniejszy dzięki temu. A walka nożem da... Okej, plus 6 do plus 16... obrażeń, ale... tylko 35% z tego tak naprawdę. Czyli to będzie gdzieś plus 2... Tak, plus... Plus 2, plus, kurde, 4. Nie, plus 2, plus 6 gdzieś tak. Okej, chyba dam mu Relentless. Tak, chyba dam mu Relentless. Bo i tak używa już puginału, czyli dostanie tylko 35% tego bonusu. Dajmy mu zamiast tego Relentless. To być może będzie lepsza decyzja. Kotwilemon, dzięki za przedłużenie suba także, 5 miesięcy. Rocznica? Co tu się stało? Jaka rocznica? Wielkie dzięki. Może rotację zacznij dawać? Tak, niektórym zaczniemy dawać też rotację. Tak, tylko wszyscy nie muszą mieć rotacji, nie? Kilka postaci, tak połowa postaci, żeby miała w pierwszym szeregu, powiedzmy, rotację, tak żeby zminimalizować straty. Dobra, co mu tu damy? Obrona, inicjatywa, atak. Morale też by się przydało troszkę większe, ale na razie niech to będą te rzeczy. Jego atak nie jest zbyt rewelacyjny, niestety. Celność. I tak, nie ma gwiazdki. Okej, PL Nation. Nasz bardzo doświadczony włócznik także ma kolejny poziom. I tu jest dobre pytanie. Okej, tu jest dobry perk. Nieporuszalny obiekt. To po prostu powoduje... że 10% połączonej kary do zmęczenia z całego ekwipunku, który nosi, czyli lewa, prawa ręka, pancerze. Um,
Tak, zwiększa obronę. Czyli to jest dobre, tylko nie wiem, czy nie za wcześnie na to. Szymzox, dzięki za suba także. Także witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. Rocketowi porządną szablę, jak na pułkownika przystało. No ma dość dobry miecz w tej chwili ogólnie. I Lord Rainbow, dzięki także za przedłużenie suba 7 miesięcy. Tym razem udało mi się zdążyć na streama. Będziemy rekrutować znowu jakiegoś rozrabiakę. Być może. Jestem trochę ciekaw, jakby wyglądał rozgrywką postacią bez broni. Ja troszkę eksperymentowałem i to jest nawet dość grywalne ogólnie. Tak więc być może spróbujemy. Jeżeli natrafimy na kolejnego rozrabiakę, to być może spróbujemy. Okej, czyli 10%. Ile on ma ogólnie tego? 5, 24, 30, 40. Czyli dostanie tylko plus 4 do obrony. Tak więc wydaje mi się, że za wcześnie na to. Kiedy będzie miał dużo cięższy pancerz, to chyba dopiero wtedy. Sunmaker, dzięki za suba przez Twitch Prime. Także witamy na pokładzie. Okej, właśnie dobre pytanie, bo też dobrze mu byłoby mu dać mistrzostwo włóczni, powiedzmy, żeby się tak nie męczył przy atakach. Albo mistrz pchnięć. 15% więcej obrażeń. To jest dobre pytanie. Ja chyba dam jedną z tych dwóch na razie. Bo wciąż ma ile? 3 perki jeszcze, nie? Będzie mógł wybrać ogólnie. Czyli na pewno zostawimy na to. Chociaż Underdog też byłby dobry, nie? Okej, nie, maksujmy. Okej, dobra, maksymalizujemy na jego obronę w sumie. Bo to jest jego główne zadanie, czyli niech to będzie Underdog. Czyli kara za flankowanie będzie troszkę zmniejszona. Tak, mniejsza. Okej, on głównie ma trzymać flankę. Blokować przeciwników tak, żeby inni mogli skutecznie atakować. Okej, obrona. Morale na pewno. On potrzebuje wyższego morale. To jest problem u niego. I maksymalne zmęczenie. Dobra, i Mover. Farmer także ma kolejny poziom. Właśnie tutaj wciąż nie jestem pewny, czy ja go będę chciał w pierwszym, czy w drugim szeregu. To tak, bo niektóre cepy bojowe mają zasięg 1 i są dość potężne. Na razie daliśmy mu recover i zmyłkę. I właśnie tak patrząc na te perki na tym poziomie. Ja chyba dam mu brownie i sprawimy, żeby on był troszkę ciężej opancerzony, bo on będzie miał doskonałą kondycję. Ja chyba dam mu brownie i być może potem damy go do pierwszego szeregu, albo będzie taką cięższą, tak ciężej opancerzonym w drugim szeregu, który może troszkę chronić flankę tych naszych tutaj łuczników, powiedzmy. Czyli dajmy mu brownie, tak żeby mógł nosić nieco lepszy pancerz i dajmy mu atak. Maksymalne zmęczenie będziemy chyba co poziom dawać i dajmy troszkę obrony dystansowej, bo on jest jakoś łatwym celem strasznie. Dobra, okej. Poziomy dane. I teraz tak, zdobyliśmy także nieco pancerzy, które ubierzemy naszym ludziom. Czyli tak, Rocket przypominam też, że ma perka, że idealnie jego waga zbroi powinna wynosić 35, a w tej chwili to jest 30, okej. Czyli moglibyśmy się troszkę do tego zbliżyć. Okej, to przekładanie zbroi troszkę trwa, ja tak na rzut oka tylko zobaczę. Okej, on chyba ma wszystko dobrze wymaksowane. Na razie nie będziemy tego zmieniać. Noga, bardzo doświadczony, także dajmy mu lepszych. Dajmy mu, kurde. Tak, bo on nie ma tarczy, czyli chcemy, żeby on był troszkę lepiej opancerzony. Ten pancerz ma dobrze skonfigurowany. Dajmy mu ten szal. I dajmy mu lepszą ochronę głowy na bank. Czyli mamy tutaj nieco zdobycznych, tak, czepców kolczych. Dajmy mu to. Albo dajmy mu ten blisko wschodni. I dajmy mu ten blisko wschodni hełm. Będzie miał doskonały pancerz na głowę w tej chwili. Tak. Powinno być ok. Teraz tak, historiofil. On polega głównie na unikach, ale tak, na razie zanim Nimble, powiedzmy, dostanie, to ja chyba bym chciał, żeby miał troszkę lepszy pancerz. Tak, to taki, kurde, tak, taka równowaga pomiędzy. Ja chyba dam mu też czepiec kolczy zamiast tego. Okej, tylko jeden spadło maksymalne zmęczenie. Ma 95 tu, 65 tu.
No dajmy jeszcze tą bandanę taką, powiedzmy. Pelnation. Dajmy tobie lepszy hełm. Czyli zamiast tego normańskiego dajmy ci ten płaski. Okej, to tyle. I do... Okej, troszkę opancerzymy też Movera. Bo on jest też łatwym celem, łucznicy go dość bezlitośnie biorą na cel. Dajmy ci na spód przeszywanicę. Tą podstawową kolczugę. I najlepszy kaptan skórzany, jaki mamy. Dajmy ci ten czepiec i hełm normański, powiedzmy. Dobra, okej. Czyli co teraz? Tak, mamy masę towarów do sprzedania w Rotstadt. Też możemy ścignąć tych bandytów, teoretycznie. I chyba tak zrobimy. Okej, ci bandyci cały czas tu są. Teraz tak. Szukamy wciąż też jednego nowego rekruta. O, jest rozrabiaka. Okej, mamy tutaj nieco rekrutów. To więc zobaczmy. Muszą mieć odpowiednie gwiazdki. Okej, jest zmęczenie, ale nie ma... A, żelazne płuca. Kurde, on może byłby dobry. Bo ten build na postaci walczące wręcz... opiera się w dużej mierze na przewadze kondycyjnej tego zapaśnika, a przeciwnika. Czyli tak, to działa tak, że wymęczyć przeciwnika jakimiś kopniakami, chwytami, uderzeniami i potem obezwładnienie i zneutralizowanie, kiedy jest zmęczony. Ja może go wezmę. Oj, też inicjatywa. A, to nawet by było lepiej, gdyby on mógł polegać na... unikach zamiast na pancerzu i używać walki wręcz, to by było idealnie. Okej, ja go wezmę. Wezmę go. Tylko na początku on i tak musi walczyć, znaczy mieć pancerz i normalnie walczyć, bo inaczej by nie przeżył, czyli... Masz jeszcze jedne liście, można komuś dać. Tak, tylko niektóre trochę dziwnie wyglądają na tych hełmach. Powiedzmy, jakbym dał tu, to... Tak, to nie pasuje. Na razie będę je trzymał. Okej, może dajmy Moverowi. Dobra, nowy rekrut. Teraz tak, ja Rocketa będę chyba trzymał na flance tak naprawdę, bo on ma ultra potężną obronę. Tak, ma absurdalnie potężną obronę. Dobra, czyli jemu... dajmy... tak najlepszy pancerz, jaki może być, tak żeby jego kondycja jakoś strasznie nie spadła. Okej, mamy tu jeden hełm. Uszkodzony, co prawda, ale dobra, dajmy to. Dobra, miecz, tak, to jest dobry miecz, dajmy mu to i dajmy mu tarczy. I bandaży. Też może troszkę bardziej zacznę używać tych kurde sieci. O tak, to jest, okej, to jest ta ulepszona sieć, którą wytworzyliśmy, dajmy to Rocketowi. Dobra, na razie tyle. I ścignijmy tych bandytów tutaj, zdobyć troszkę doświadczenia, troszkę łupów, potencjalnie. Co jednak nie będzie łatwe, tu jest dwóch liderów i mają też kusznika. Tego łowcę czarownic. Ale uciekają przed nami, czyli mamy nad nimi technicznie przewagę. Okej, wszystkich ich nie widać, jest ich 9 ogólnie. Okej, jest kusznik, dobrze by było go zastrzelić zaraz na początku. Ich historiofin, nasz nożownik naprzód. Okej, możemy zdobyć ciekawą zbroję. O, ale to będzie też trudny przeciwnik do pokonania. Okej, czyli ma saladę. Hełm saladę z zasłoną. I płytowy napierśnik. I tarczę migdałowatą. Okej, to wszystko fajne rzeczy do zdobycia, tylko... Tak, mogą być straty. Bo to są groźni przeciwnicy. Czyli ja będę chciał idealnie, żeby Rocket z nimi stoczył pojedynek. To było najlepiej. Teraz tak, chcemy zastrzelić szybko tego łowcę czarownic. A, nie mogę, jest za krzakiem, kurde. Dobra, chodź tu i jeden szybki strzał. Wciąż jest za krzakiem. Zaryzykuj. Okej.
Okej, to jest mięso armatnie, nie musimy się nimi za bardzo przejmować. Okej, Mower miażdży tego psa cepem bojowym. O kurde, wow, tu też ma jakieś z metalowymi płytkami i basinet. Basinet, bez tak ruchomej zasłony, ale basinet. Dobra, nasz nowy rekrut. Chyba da sobie radę tu. Chociaż nie, on ma dopiero pierwszy poziom, to nie powiedziane. Czyli na razie trzymaj tą pozycję. Tak, poczekamy tutaj na nie, niech się zbliżą nawet odrobinę. Żeby ich, okej, okay, żeby ich skierować, że tak powiem, to dajmy mur włóczni i trzymajmy tą pozycję. Może nawet tu. O kurde, okej, okay, mają kilku... Będzie rzucał toporkami. Okej, mają kilku groźnych przeciwników, chyba musimy ruszyć do ataku jednak. Noga, okej, okay, potężny noga z tym młotem. Tak, czy by ustawić, żebyś mógł w kolejnej turze zaatakować. Wydaje mi się, że ta pozycja będzie... Chociaż nie, tu z góry będzie zaatakowany. Dobra, dajmy ciebie tu, tak żebyś mógł młotem tego walnąć. I teraz tak, co powinien zrobić Bartek Władek? Spróbuj tego. Tylko on ma tarczę migdałowatą, skuteczną przeciwko... Tak, broni dystansowej, ale warto, bo te kamienie są skuteczne przeciwko pancerzom. Dobra, puszczamy psy. Tak, musimy jednak przejść do ataku. Musimy ich zaatakować. Teraz tak, Rocket bym chciał, żeby stoczył pojedynek z tym chyba. Z tymi dwoma idealnie, ale chyba tam nie dotrze niestety. Dobra, dajmy Rocketa tu. I weź Recover, odzyskaj odrobinę kondycji. O kurde! O kurde, ten kowal ma jakieś... O kurde, on jest bardzo skuteczny przeciwko pancerzowi. Prawie rozwalił Rocketowi hełm. O cholera, niedobrze. Okej, dobra, ciebie dajmy tu. Zlekceważyłem mięso armatnie, tak, bo oni mają jakieś specjalne perki, ci. A tak, technika... A tak, on ma specjalne perki, kurde. Niestety. Dobra, gdzie będę chciał... Atomowego sztona? Chyba tu i spuść psa. Okej, nawet dobrze, ten nie będzie tutaj jakoś krzyżował szyków. Pearl Nation musisz się zbliżyć, tak czy inaczej. Dobra, Rocket, okej, zacznijmy ich masakrować. Kurde, chyba tego muszę zabić najpierw. Okej, jedno trapienie przynajmniej się udało. Okej, historiofil, kurde. Boję się go dać do walki z tymi, ale chyba nie mam wyboru. Spróbuj szczelinę pancerza. Nie, zablokował. Okej, kusznik jest groźny. Też musimy na niego uważać. Okej, złowroga pralka. Nie mam tutaj dobrych celów. Strzelaj w to, być może w coś trafisz. Okej, dobre trafienie. Noga oszołomiony, nie będzie trafiony guzdyganem w głowę, nie będzie wykonywał tury. Okej, ten będzie flankował. Ale to nawet dobrze, stracę odrobinę czasu. Dobre uniki, historiofila. Tak, to jest groźny przeciwnik. Miecz możnego. O kurde, ja bym chciał zdobyć ten miecz. O kurde, ja chcę ten miecz dla Rocketa. Tylko on tym mieczem może pozabijać nam ludzi. Okej, dobry atak nowego rekruta. Movera dajmy tu i niech zacznie układać cepem bojowym tego. Okej, rotację walnęli. Dobra, Rocket tu blokuje. Dobra, skupmy się na tym. Tak, mają bardzo dobre pancerze, ale tak nie mogę się tu pozwolić, tak nie mogę się bawić sztyletowaniem. Musimy wygrać to bez strat. Taki jest plan. Okej, Bartek Władek. A, tego możemy trafić. Nie ma tu żadnego konfliktu. Trzeba spróbować. Okej, niestety pudło. I Rocket. Okej, zabijmy tego kowala.
Troszkę ich zdemoralizować też. A kurde, no. Było blisko. Ale to robota naszego psa. Kusznik atomowego kasztana niestety trafia. To jest problem, ten kusznik. Historiofil. Czy używać tego ataku? Tak. Spróbować pominąć pancerz. Tylko to generuje... generuje bardzo dużo zmęczenia niestety. Okej, spróbuj kusznika. Okej, to może być problem. Tego rekruta możemy nowego stracić bardzo szybko i tracimy psa. Troszkę im się poprawia morale niestety. O kurde. Co on może zrobić, ten Lorenz? Tarcza do góry i riposta, bo on tak, nie ma co atakować tak naprawdę. I tu chyba będę musiał zniszczyć tą tarczę, bo ciężko będzie się przebić przez tego przeciwnika. A, tylko on ma eksperta, kurde, tarczy, czyli tarcza będzie troszkę bardziej wytrzymała. Ale chyba muszę, tak, bo... Tak, rozwalić tarczę i wtedy się na nim skupić. Ten się nie zasłania, spróbujmy pchnąć tego, niestety się nie udaje. Tu jest ryzyko, że mogą bliżej atomowego kasztana dojść, czyli cofnij się o jedno pole. Okej, roket się broni. To mógł być błąd, że zaatakowałem tych bandytów w sumie. Okej, historiofil ubrywa. O, mam, okej. Bartek Wadek, liczymy na ciebie. Wielkimi kamieniami w tej chwili ciskasz. Dobrze, okej, wytrącony z równowagi, pancerz troszkę powgniatany. Trzech nazwanych przeciwników, tak. O nie, noga obrywa. Dobra, rocket, musisz zacząć ich tu, kurde, eliminować. Dobra, jednego mniej. Też, tak, demoralizujmy ich. Skupmy się na tej, na tym Totilu, królu złodziei. Skupmy się na nim. Dobrze. Okej, czy... O nie. A, dobrze, historiofil. Zablokował tarczą. Okej, on ma ripostę, czyli nie atakuj bardziej. Tak, nic nie rób więcej. Kurde, kolejny kowal. Okej, jeszcze jedno pole. Dobra. Jednego mniej. Dobra, ten obrywa. Pracujemy nad jego pancerzem tutaj powoli. Też ta zmyłka oczywiście daje bonusy. Dobra, atomowy kasztan, tego chcemy się pozbyć, na tego chcemy naciskać, czyli dawaj krok naprzód i pchnięcie. Dobrze, okej. Okay. Totila prawie, tak, Totil jest dość mocno ranny. Noga, troszkę uszkodzony pancerz, troszkę się o niego obawiam. Spróbuj tą tarczę rozwalić po raz kolejny. Okej, okay, jest troszkę nadpęknięta, ale jeszcze jeden atak będzie chyba potrzebny. Pearl Nation. Okej, okay. Nie ma dużo kondycji cały czas, czyli pchnij, tak, dokonuj tych pchnięć. Nasz nowy rekrut. Tarcza do góry. Okej, spróbuj zaatakować. I Bartek Władek. A, zablokował tarczę. Dobra, co oni na to? O nie! Rocket nie ma hełmu! Jak Rocket zginie, to jest... To będę musiał save'a wczytać. I historiofil padł. Okej. Okay. Dobra, Rocket, jesteś w pewnym niebezpieczeństwie. Okej, ten panikuje, będzie uciekał. Atomowy kasztan znowu z kuszy dostaje. Okej, dawaj tu. O, w tego. Okej, ja to mówię, kasztan, nie wiem, czy przeżyje kolejne trafienie przez kusznika, cholera. Ale ty możesz pójść tu i zrobić to. Dobra, rozwal tą tarczę w końcu. Kurde, jeszcze nie rozwalono.
Okej. Tutaj na ślepo. Niestety się nie udaje. I ty możesz zaatakować tu, bo on chyba nie będzie miał kondycji, żeby zaatakować nawet. Czyli możemy atakować tu. O nie! O nie! Kurde, okej, chyba wczytam save'a, bo... Nogę chyba też stracę. Kurde, no. Dobra. Ten zabity. Okej, okay, ten spudłował. A, kurde, no. Tego. Okej, okay, niestety się nie udaje. Głowę spróbuj z pominięciem tarczy. Jeszcze raz. Tak, on też ma eksperta tarczy i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, nogi chyba nie uratujemy niestety też. Tracimy nogę. Kurde, czy wczytywać save'a, to jest pytanie. Straciłem dwóch dość doświadczonych ludzi, chyba. Okej, okay, tego naszego rekruta też będzie mógł zabić chyba dość szybko. Dobra, chodź tu. Dobra, zaryzykuj. No i trafiłem w mojego, ale dobra. Może skupmy się na tym jednak? Tak, żeby roketa uwolnić. Okej, okay, mower zmęczony, bo tak... Ataki są dość ciężkie. Okej, koniec amunicji. O, w końcu trafił w kusznika. Okej, tracimy nowego rekruta. Ja to mogę kasztan zagrożony. No, chyba trzeba będzie wczytać, cholera. Ktoś tam przeżyje, ale dalsza gra nie będzie miała sensu. No, wiesz, mamy roketa super żołnierza. Co oczywiście nie jest wystarczające. Okej, chyba, okej, wczytam. Dobra, wczytuję chyba... Dobra. Okej. Wczytuję save. Czyli zostaje tylko jeden. Teraz już nie może... Okej, będę musiał mniej ryzykować. Tak, ta gra nie wybaczę jednak tutaj... ryzyka. Okej, który to będzie save? Chyba ten. Dobra, czyli nie walczymy z nimi i idziemy sprzedać towary. Tak, jeżeli są jacyś liderzy czy coś w tym stylu, to... Tak, elitarne jakieś postaci nazwane, po prostu nie walcz. Tak. Po prostu unikaj, nie walcz. A teraz tak, niestety straciliśmy drwala i przez to ten nasz totem, który nas przyspieszał, nie jest aktywny. Ja mogę go potem odkupić za darmo. Tylko musimy mieć postać, która ma odpowiedniego perka. Najemnicy ich gonią. Okej, nie wiem, czy ich dogonią. Dobra, nie, to jest strata czasu. Może ich dogonią, może nie.
Dobra, czyli nasz cel to 10 tysięcy koron, tak więc zobaczmy, co będziemy w stanie zrealizować. Mamy dużo towarów na sprzedaż. Czyli sprzedaj te przyprawy, sprzedaj te tkaniny. 8 tysięcy. Sprzedam czy też część ekwipunku chyba. Możemy też te skarby sprzedać. O, jest 10 tysięcy. Dobra. Czyli wyjdźmy, bo ja za chwilę to wydam. Tak, bo dostajemy... Tak, renomę. Okej, ile nam brakuje do kolejnego poziomu? 1600, a 60, a musimy mieć 1800. Dobra, na razie nie dokupuję nikogo nowego. Działamy dalej, robimy questy dalej i budujemy doświadczenie i ekwipunek. I liczę też tak, że pojawi się ten event, że ta nowa postać do nas przyjdzie. To jest na czas tej wojny możnych. Jest taka możliwość. Dobra, Rocztad, zobaczmy jakie mamy tu misje. Przepędzenie bandytów z dwoma czaszkami. Chyba, okej, ja chyba muszę to wziąć, już nie mogę brać zbyt łatwych misji. Polowanie na lindwurmy odpada oczywiście, tego na pewno nie biorę. Czyli tak, nikogo nowego nie najmujemy. Czy zainwestować w jakieś pancerze? Chyba nie, bo i tak nasi ludzie są już troszkę przeciążeni. Czy nie, weźmy tą misję na przepędzenie bandytów, dosłownie. Okej, może rozbijmy obóz, bo chyba troszkę napraw musimy dokonać. Tak, rozbijmy obóz na jakiś czas. Dokonać odrobinę napraw. Pozbierać troszkę rzeczy, troszkę treningu. Czyli tak. Po pierwsze, chcemy dać kogoś do napraw, żeby to troszkę szybciej nastąpiło. A, nie mamy nikogo takiego dobrego. Dobra, to wy powiedzmy naprawiajcie. Wy zbierajcie leki, a reszta niech trenuje. Dobra. Okej, opuszczony obóz, mower dostrzegł. O, i znajdujemy odrobinę narzędzi. I nowa ambicja, co to powinno być? Misja, okej, po stronie możnych jesteśmy zbyt słabi, żeby walczyć, czyli na pewno tego nie bierzemy. Zniszczyć lokację goblinów, zniszczyć lokację orków. Cztery lokacje, sorry. Okej, nic nie biorę, bo wszystko jest za trudne na razie. Okej, naprawy zrobione. Odrobina doświadczenia wpada. I weźmy tak, questy, przepędzić bandytów z lokacji. 2000 koron, okej. I nie jest to jakoś strasznie daleko. Pytanie, czekać na poranek. Okej, mamy informację. O kurde. Warlord bandytów. Okej, to jest lepszy niż lider? O kurde, chyba poziom trudności podskoczył jakoś. Kurde, Warlord to jest lepszy niż lider, czy... Kurde, mają marksmenów. Dobra, atakuje w nocy, bo oni mają lepszych strzelców. Okej, pytanie, czy tu jest palisada? Dobra, ja na razie poczekam. Być może oni podejdą do nas. Ale wygląda na to, że nie. Czyli chyba jest palisada i chyba trzymają... formację, niestety. Dobra, nowy rekrut naprzód. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej. Dobra, czekaj tu. Dobra, PL Nation ma dobrą obronę, wyślijmy go dość daleko naprzód. A, też ma ten cep, cholera. O kurde. A nie, to jest tylko zwykły najeźdźca. O kurde! Co to... To jest armet jakiś? Nie wiem, co to jest. Jakiś typ basinetu. Okej, czy gra stała się niegrywalna nagle? Jeżeli chodzi o poziom trudności? Mr. Showtime, dzięki za przedłużenie słowa, 8 miesięcy. Wielkie dzięki.
A, jakiś kurde absurdalny skok poziomu trudności nastąpił. Okej, okay, czyli nasze ataki dystansowe też nie będą jakoś strasznie skuteczne. O, ale dobre trafienie. Dobra robota, Bartek Władek. Spuść psa. Okej, okay, zajął pozycję, którą ja chciałem zająć. Gdzie dać roketa? Okej, okay, będą straty na bank. Znaczy, nie ma sposobu, żeby nie było strat, powiedzmy tak. Dajmy roketa tu, zacznijmy ich eliminować jak najszybciej. Pytanie, czy będzie kolejne wczytanie? Bardzo możliwe. Możliwe, że jednak tak dobrze nie szła ta rozgrywka i jesteśmy już za bardzo w tyle i... ciężko będzie się odbić. Nie wiem. Tak, z tą grą jest... ta gra jest dziwna, różnie z tym bywa. Okej, okay, czy możemy gdzieś coś... Okej, mają dużo strzelców, niestety to też jest paskudne. Dobra, mover. Dawaj tu. W sumie użyj tego. To mu wykaż tam naprzód. Spuść psa. Może tego kusznika uda się zneutralizować. Okej, świetnie. Dobra, Rocket, liczymy na ciebie. Zabijmy tego psa. Świetnie, wyższe morale, będziemy mieli bonusy, doskonale. A co zrobi ten? Czy to ma zasięg 2? Ten Polax to jest chyba. To byłaby dobra broń dla nogi chyba. Czy ruszyć tu naprzód? Tak, naprzód i pchnięcie. Riofil z cepa obrywa. I moją rotację, niestety. Okej, mają masę kuszników, cholera. I łuczników. Czyli dobrze, że walczymy w nocy. Mover, poczekaj na razie. Dobra, ja z obrogą pralką chyba się zbliżę, tak żebym mógł strzelać z długiego szeregu. Chociaż to troszkę niebezpieczne może być tutaj miejscami, ale... dawaj na razie tu. I nasz nowy rekrut naprzód, już jest troszkę ranny, ale... razem z psem powinni chyba tego kusznika zabić, potem zabierzemy się za ich łucznika, być może... Okej, okay, roket tutaj, tak, sytuacja pod kontrolą. Okej, okay, teraz skupić się na tym. Niestety noga nie ma kogo atakować za bardzo. Czyli dajmy ciebie tutaj. Dopiero w kolejnej turze będzie mógł zaatakować, ale to nie szkodzi. Pelnation, dwa pchnięcia. Dobrze, okej, okay, tego bandytę chyba dość szybko będziemy w stanie zabić. A to mówię, każ ten naprzód. I świetnie, okej, okay, dobra, eliminujemy ich trochę. Prawie wyrównane, jeżeli chodzi o stan liczebny. Celujmy w tego lidera. Warlorda. I mover. Tak, dawaj tu i... okej. Okay. Przynajmniej zmyłka zadziałała. Będzie miał delikatną karę. Dobra, Rocket, przebij się przez tego, który ma zbroję lamelkową i dobierz się do ich lidera. Jak najszybciej. Okej, okay, hełm prawie zniszczony. Teraz tak, on chyba może atakować na dwa heksy, zaraz zobaczymy. Tak, okej, okay, wgniótł w glebę naszego nowego rekruta. I chyba historiofil będzie jego kolejną ofiarą. Dobra, spróbujmy ich eliminować. Czyli historiofil, póki żyjesz, to atakuj.
Dobra, ja będę strzelał w ciemno w tą grupę. Nie mogę się za bardzo zbliżyć, bo wtedy... Tak, on może zaatakować jednego z naszych łuczników w drugim szeregu. Kurde, noga oszołomiona znowu, cholera. A dobrze, prawie go mamy. Historia robi uniki, świetnie. To mówię, kasztan, spróbujmy tego w końcu wyeliminować. O! Zabił go, doskonale. Dobra, dobierzemy się do ich lidera. Rocket, miejmy nadzieję, że go pokonam. Świetnie, okej, robimy jakieś postępy tutaj. Noga wciąż nie będzie mógł zaatakować, kurde, w kolejnej turze, ale to nie szkodzi. Dawaj, Pearlnation naprzód. Dobra, Rocket, naprzód. Okej, czy zabijać tych pachołków? Nie, skupmy się na nim, żeby też wygenerować mu troszkę zmęczenia, tak żeby... Okej, on ma bardzo dobry pancerz. O kurde, rotację zrobił. O nie! Okej, chyba on musiał wczytać save'a, bo Rocket będzie zabity. Prawie, okej, jednym uderzeniem jego pancerz został prawie unicestwiony. Wow, ale się zrobił skok... Okej. Kurde, to jest frustrujące, taki... Kurde, aż taki skok poziomu trudności. Czemu aż taki skok poziomu trudności, kurde? No nie mam nic przeciwko poziomowi trudności, ale dlaczego tak nagle się zrobiło absurdalnie trudno? Sieć. No, chyba. Dobra, co zrobić z Rocketem? Tarcz od góry, shield wall, bo... Tak, on nie może zginąć. Wtedy będę musiał wczytać save. Wow, ale to nie pomogło, został trafiony jest na strzał. Nie, to jest... Okej, muszę wczytać save'a. Nie pokonamy go. Nawet gdyby oni zniknęli teraz, oni wszyscy by po prostu padli w jednej turze i otoczyłbym go wszystkimi, to i tak bym go nie pokonał. Matematycznie niemożliwy chyba. O, wow, jeszcze raz. Ma 9 żyć, czyli jeszcze raz może być trafiony chyba. Okej, dobra, ostatni save idzie, czyli ta seria może już długo nie potrwać ogólnie. Niestety. Okej, ten panikuje. Ale to bez znaczenia, bo on może wszystkich nas zniszczyć. Tak czy inaczej. Okej, czyli Rocket może się wycofać w kolejnej turze, ale bez Rocketa my go nie pokonamy, kurde. Nie ma szans, żeby bez Rocketa go pokonać. Dobra, Rocket, odwrót. Okej, Pearlnation, nasz najbardziej opancerzony i z najlepszą obroną po Rokecie człowiek. Prawie zabity jednym uderzeniem. Dobra, dawaj tu, żeby dać mu jakieś minusy chociaż. O, dobrze. Okej, ja to mówię kasztanem, nie mogę się tu zbliżać za bardzo, bo... Tak, on go może też zabić, zatłuc. Okej, czyli zostało ich, kurde, trzech tylko, ale...
Okej, kogo zabiję? Pelnejszy. Okej. Nie, on jest nie do pokonania. To jest, kurde... To jest niemożliwe, żeby go pokonać. Trafić w ogóle. Czy to w ogóle możliwe, żeby go trafić? Okej, na razie ani razu go nie trafiłem. Tak, ani razu go nie trafiłem. Ani razu go nie trafiłem. To jest chyba niemożliwe, żeby go pokonać. Sieć. Spróbuję. A, nie mogę. Można wyrzucić przedmiot? Nie mogę? Czemu nie mogę wziąć tej sieci? Dobra, zbliż się może potem. Okej. A, musi bliżej być. Dobra, dawaj. A nie, może go trafić stąd, cholera. Kurde. Przeżył. O. To pytanie, czy nawet jeżeli go pokonamy, czy jest sens grać dalej bez Pearl Nation? Okej, on zabije kogoś jednym uderzeniem. A nie, on zaatakował w sumie. Okej, ani razu go nie trafiłem jeszcze od początku tej bitwy. Okej, to jest chyba pierwszy raz. O. Wow, on w ogóle nie generuje zmęczenia. Kurde. Okej, jest zaplątany. Dobra, Rocket, wykonałeś zadanie. Wycofaj się. A, okej. to nie był problem dla tego boga wojny. Tak, to nie był problem dla niego. Aj, kurde, ta gra, już tak było, taka dobra seria była, już tak ciekawie się grało i nagle brutalny skok poziomu trudności. No nie wiem. Dobra, to nie ma sensu. Okej, to sorry moi drodzy, ale... No sami widzicie, nie? Szło dobrze. I nagle coś takiego, no nie wiem jak dalej to poprowadzić. Bobok, dzięki za przedłużenie soba, 52 miesiące. Dobra, czytujemy ostatniego save'a. Czyli teraz już nie może być ryzyka żadnego. Okej, który to będzie Exit Town chyba. Kogoś do rozwalania pancerzy? Nie, bo i tak nie można trafić w niego, nie? I tak nie możemy trafić. Dobra, no dobra, anuluję to zlecenie. Czyli tracimy renomę niestety. O kurde, aż 100 renomy. No dobra, trudno się mówi. Dobra, weźmy jakieś zadania, które będziemy w stanie zrealizować. Okej, to jest to, co... Okej, skradziony przed... Dobra, zobaczmy to. Jeżeli ja nie jestem w stanie robić misji z dwoma czaszkami, to ten save już nie jest grywalny. To ten save nie jest już grywalny. To powinno być do zrobienia. Spokojnie. Jeżeli ja nie będę w stanie wykonać tego zadania... O kurde. Dobra, wycofaj się, bo to nie jest tego questa. Tytan, dzięki za przedłużenie suba, 25 miesięcy. Tak, ja nie wiem nawet co tu atakuje. Może być też jakiś kolejny warlord dwóch liderów. Chyba gra zaczyna tak nagle generować zamiast bandyckiej hołoty. Tak, to generuje nam kurde elitę elit.
Czemu taki skok nagle? Tak, nie. Ze streamu na stream, dosłownie. Znowu ryzyko z ucieczką od razu. Okej, ja mam tylko... Okej, pokonalibyśmy to. Ja już nie mam save'a. Nie mogę ryzykować. Po prostu teraz będzie granie... Po prostu... Maksymalne redukowanie ryzyka. Nie mam wyboru. Dzięki za przedłużenie słowa, Bobok. 52 miesiące. Jest leader. Okej, dobra. Czyli gra zaczyna generować takie coś. No dobra. A przynajmniej nie ma ich dużo. Okej, oni do nas nie przyjdą chyba. A nie, idą. Okej, to jest lider. Blickblade Ingram. Okej. Czyli na nim musimy się skupić. No kurde, a to paskudnie wygląda. Dobra, nowy rekrut naprzód i spróbuj niego. Czekaj. Pearl Nation, czy wysłać go na solo z nim? Nie, czekaj na razie. Noga, zmota go. Dobra, skupić się na nim. Bartek, Badek, liczymy na dobre trafienie. I jest dobre trafienie. Okej, spuść psa. Okej, być może będziemy w stanie to wygrać. Gdzie skierować roketa? Chyba tu. Tak, muszę zacząć ich zabijać ogólnie. Czyli dawaj tu naprzód. Okej, niestety atak nieudany. Historię film dawaj tu. Okej, drugi szereg muszą troszkę bliżej podejść. A, kurde! Okej, teraz zabijam. Miażdżę tego lidera nagle? Jakoś by spróbował? Dobra, rocket. Do roboty. Okej, mam nadzieję, że on nie będzie tędy flankował, ale jest już dość mocno ranny. O kurde, rocket dostał z... jakiś inny typ cepa bojowego. I ten flankuje. Już nie flankuje, świetnie. Okej, dobra robota naszego nowego rekruta. Piękne uderzenie nogi. I dobite przez atomowego kasztana. Spuść także psa. Okej, dobrze. Czyli ten pies będzie zabity przez niego, co jest lepsze niż śmierć jednego z naszych ludzi. Okej, będzie ciskał szczepami. Rocket, czy wygrasz solówkę z tym? Na papierze powinien go, kurde, zmiażdżyć, ale... Ich pancerze zrobiły się absurdalne nagle. O, dobrze. Może złowroga pralka go zabije. Okej, unik. W głowę spróbuj. Okej, naprzód. A! Pociągnął mu. Złamane ramię, czyli już nie będzie tak groźny, jeżeli chodzi o atak. I atomowy kasztan go dobija. Okej, idzie świetnie. Dobra, Pearl Nation, stań naprzeciw lidera i pchnięcie.
Okej, powinniśmy wygrać bez strat. Tak, on ma groźny dwuręczny miecz. Czyli trzeba z tym uważać. Tu Rocket też w niezbyt wesołej sytuacji. Czy inaczej, dobra, to miejsce zostawimy dla nogi chyba. Historia Fila, czy ryzykować, dawać go tam? Nie, stań tu, żeby troszkę tego zdemoralizować. Okej, okay, Pearl Nation, tak, on ma dobrą obronę, świetnie sobie tu poradził. Pies zagryza tego doskonale. Okej, okay, sytuacja pod kontrolą. Dobry strzał. Wyślijmy tu naszego nowego rekruta. Okej, okay, atak obszarowy próbował, ale nie pomogło. Noga. Zaryzykuj. Chodź tu. To mały kasztan, dwa kroki naprzód, pchnięcie. Pearl Nation, naciskaj tak agresywnie, atakuj, jego pancerz jest prawie zniszczony. Okej, okay, tu już nie mam kogo atakować. Okej, okay, ten panikuje, ucieka. Ma dobry... Okej, okay, dobra, spróbujmy go dobić bez niszczenia tego hełmu. Udało się. Okej, okay, riposta i zrobił unik noga, doskonale. Tylko ta riposta może być groźna. Tak więc musimy uważać. Dajmy z wrogą pralkę tu. Okej, okay, czyli zostaje tylko on. Okej, okay, nie warto sztyletować, ten hełm nie jest rewelacyjny. Skupmy się na tym, żeby go zniszczyć. A! Panikuję. Dobra. Wygraliśmy. Okej, okay, tak, ja muszę bardziej patrzeć na oferowaną zapłatę niż czaszki tylko. Tak, 2000 to może było za dużo. Dobra, ciężko było, ale pokonaliśmy ich. Noga zdobywa doświadczenie. Co mamy, jeżeli chodzi o łupy? Okej, okay, to jest jakiś umocniony... Strata tych save'ów to była na serio bezsensowna i nieuczciwa ze strony gry. No tak. No niestety. Zgadzam się. Okej, okay, miecz dwuręczny, długi. O, jakieś nowe ciekawe hełmy. Dobra, czyli mamy odrobinę ekwipunku. I zadanie jest realizowane. Dobra, dajmy nodze szybko nowy poziom. Jemu warto by było kupić nowy młot chyba. Dobra, zobaczmy perk przede wszystkim. Okej, okay, tu mamy już dość ciekawy wybór, czy dawać mu Battleforged. Chyba za wcześnie na to, ale co innego mógłbym mu dać? On specjalizuje się w młotach, które niszczą pancerze. Niech to będzie z możliwość niszczenia pancerzy niech będzie zmaksymalizowana. Tak, ja dam mu to Thundering Strikes. Dawaj. Tak, bo przeciwnicy zaczynają nosić absurdalnie grube pancerze. Okej, maksymalne zmęczenie na bank i co jeszcze? Obronę czy hit pointsy? Obronę. Dobra, krótka przerwa, moi drodzy. Brutalnie się zrobiło. No i zobaczymy. Tak, już nie ma wczytywania save'ów. Nie ma kolejnej szansy. Trzeba bardzo uważać. Co na pewno dramaturgii doda, ale... Tak, może też zakończyć szybko tą serię. Zobaczymy. Dobra, zapraszam za kilka minut i potem jedziemy jeszcze godzinkę do 21:00.